Cześć, jestem Klaudia to kanał. No i już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Potas, żelazo i miedź znajdują się w tym samym okresie. Żelazo tworzy jony Fe2+ oraz trwalsze jony Fe3+. Atom miedzi, podobnie jak atom potasu, ma jeden elektron na orbitalu 4s. Dzieje się tak, ponieważ miedź ma promocję elektronową i tworzy jony Cu+ oraz Cu2+. Potas tworzy wyłącznie jony K+. Wyjaśnię, dlaczego miedź tworzy jony Cu2+, a potas wyłącznie jony K+. Okay. Zacznijmy od tego, że miedź i potas znajdują się w tym samym okresie układu okresowego. Mamy to napisane, ale różnią się w budowie elektronowej. Potas ma jeden elektron walencyjny na ostatniej powłoce, czyli mamy 4s1. Tworzy wyłącznie jony K+, oddając ten jeden elektron z ostatniej powłoki. Jony K+, mają pełną powłokę elektronową, co jest energetycznie korzystne. Natomiast miedź ma jeden elektron na orbitalu 4s, ale także elektrony na orbitalach 3d. No bo kończy nam się to na 3d10 4s. Jeden, ponieważ miedź należy do bloku konfiguracyjnego d i ma elektrony walencyjne na dwóch ostatnich powłokach. Więc miedź może utracić elektronu z obu powłok, tworząc jon Cu+, gdy mamy 3d10, bo zabieramy ten 4s1, lub Cu2+, że zabieramy 4s1 i 3d9. Jony Cu2+ są bardziej stabilne, ponieważ zachowują, zachowują konfigurację elektronową podobną do gazu szlachetnego. No i tutaj mam na myśli argon. Czyli podsumowując, różnica wynika z liczby elektronów na ostatniej powłoce i zdolności do utraty tych elektronów. Miedź może utracić elektrony z obu powłok, dlatego tworzy jony Cu2+. Podczas potas ma tylko jeden elektron do oddania, dlatego tworzy wyłącznie jony K+. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I? No i już!